nigdy przed kamerami tego nie powiem. Nigdy. Nigdy. Że Martusia jest mądra. Cześć, witamy was bardzo serdecznie. Mamy wtorek rano. Ja jadę specjalnie z Krzysiem do pracy, żeby jak najszybciej nadać paczki. Jeszcze biłam się z myślami, jak otworzyłam oczy, że nie, może jutro, może po południu, ale nie. Obiecałam sobie, to trzeba mieć postanowienia. Udowodniłam, że mam twardą po prostu. Tak, bo na diecie mówiłem, weź to olej, weź jutro. No. Weź nie... Czekaj. No wiem, o co ci chodzi. No weź, weź. Weź nie pytaj, weź się przytul. Weź. No. Weź nie pytaj, to było. Ale... Weź się przytul. Weź się przytul. Weź tu ze mną, weź tu bądź. Do poduszki. Także jedziemy na pocztę, bo prawie sobie chcę sprawdzić skrytkę pocztową, a Krzysia rzuca do pracy, także... Czuję się rzucany do pracy. No, ja dotarłam na pocztę, ale z racji, że Krzyś wcześniej idzie do pracy, coś mi dzwoni, to mam godzinę, więc idę się zająć w Biedronce czymś. Co to? Wróciłam właśnie z Biedronki i najlepsze, co mi się udało kupić, to orzechy makadamia. To jest ulubione słowo mojego Krzysia. I ona zawsze mówi makadamia. I w końcu udało mi się dorwać orzechy makadamia. Także chociaż spróbujemy, jak one właściwie smakują. Zresztą sami zobaczycie jego minę, jak przeczyta na orzechach makadamia. No, oprócz tego udało mi się jeszcze kupić firanki, takie najzwyklejsze, bo i tak bym takie zamawiała na Allegro, więc tutaj już dorwałam tak bezpośrednio, 19 zł za sztukę, potrzebuję dwie, zasłony w domu już są, a teraz czekając na otwarcie poczty zjem sobie bułkę, bo zjadłam sobie śledzia, ale niestety nie mam widelca, więc mam bułkę. Udało się wysłać, godzina nie moja, teraz Pepko i reszta. Kupione teraz do auta, jedziemy do Castoramy. No, dotarliśmy, właściwie dotarłam, ja już mówię dotarliśmy, jakbym zawsze z Krzysiem tutaj była. Pierwszy raz sama. No, to szukamy. Zaskakujące jest to, że tutaj jest więcej ludzi w tygodniu około godziny 10 niż w weekend. Okej, teraz Marto, znajdź karnisza. Wysłał pokołki, a teraz nie odbiera, więc wróciłam na karnisza. No, po co odbierać? Przecież tu jest dużo kołków. Ja się nie znam na kołkach. Jestem tylko kobietą. No i nic nie kupiłam, ponieważ karnisza podwójnego takiego, jak potrzebujemy, nie ma. A to wszystko trzeba poskładać. Jak karnisz bym poskładała, to trzeba jeszcze do tego kołki. Na kołkach zna się mój mąż, który suma summarum w końcu do mnie zadzwonił. Także jak pojedziemy po płytki, to od razu złożymy ten karnisz. Ja już sobie tam mam wszystko, także tak to zrobimy. No. A dzisiaj znowu wyjeżdżam z Castoramy z pustymi rękami. I idę do galerii tym razem. No. Oczywiście. Mamy o linię na schodach ruchowych. Kto powiedział, że nie można?
Dobra, idę teraz na ciuchy, bo jak żeby inaczej bez SH się nie da. I może jakieś pączki kupię do domu. Ja dotarłam do samochodu z powrotem. Trochę jestem wyrąbana już, jak koń po westernie nawet bym rzekła. Jadę po paczkę. Zrobiła się nam 14, więc jadę też po Krzysia, bo o 15 kończy i do domku. Ciekawe jak tam Dalenia, bo dzisiaj cały dzień biedna sama siedziała, ale kupiła mi coś dobrego, także nie będzie na mnie zła. Jak to dobrze nogą, jak se dupa siądzie. Dobra, parking pyknął pod McDonald'em i idziemy. Idziemy do drogerii, bo tam podobno jest paczka. Kukuk. Dobra, ja wyjmuję magiczne orzeszki makadamia. Zobaczyć minę Krzysia. Mamy je. I mu je sprezentujemy, a resztę chowię do tyłu. Okej, udało mi się częściowo rozpakować. Paczka jest od marki Rimmel. W środku mamy linery w różnych kolorach. Droga Marto, niech magia dzieje się w twoich oczach, czyli znowu magię będziemy mieć, kochani. I drugi to jest taka folieczka, ale nie mam pojęcia, co jest w środku, a pazurami się nie mogę do tego dostać. Także to już chyba dobrze. Tarł, mężu. Co masz? Kawę masz dla mnie? Nie. A chciałeś? Nie, żeby. Ty nie powiedziałeś, że nie lubisz maka. Makadamia! Orzech nigdy nie jadę, orzechu makadamii. Musimy spróbować, jak smakuje makadamia. No. Twoje ulubione słowo teraz w twoich ustach ponownie. To miało odpalić. Chyba to trzeba pociągnąć mocniej. Nie tutaj teraz. Nie, tego nie tutaj. Proszę. Ale wielki. No, jak smakuje. Ale dziwnie się. Tak się rozsypuje, no nie? Fajnie. Dobre. Dziękuję. Proszę, na zdrowie. Dywany. Też nie potrzebujemy. A te są takie milutkie. Nie zrozumiałam, co robią. Piłki? Piłsku. Aha, że niby do prania. Bo są, nie te nie są, bo są specjalne. Piłeczki do suszarki bambinowej. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Delowinko. Cześć Delowinko. Ojejku, dzień dobry piesełku, dzień dobry. Dzień dobry moje maleństwo. Taka moja psinko, taka moja psinko. Mam coś dla ciebie dobrego. Kupiliśmy ci coś dobrego. Coś dobrego. Szukamy, szukamy. Tak. Taką sosetkę? Sosetkę, patrz jaka duża sosetka! Nie będziesz prawdopodobnie wyglądać tak grubo jak tamten pieseł, ale jaki ma dobry skład sosetka! Lepszy niż niejedna kiełbasa, ci powiem Dalenio. Jemy? Jemy? No to chodźcie do miski. Tak? Wiesz, mała? Jak konserwa. Dalenio, patrz jakie dobre rzeczy! Czekaj, naprawdę to ładnie pachnie. My właśnie siadamy do obiadu, Krzysiu tłucze ziemniaki.
Całym sobą. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Subskrybujcie, wpadajcie na ten kanał, drugi kanał. Róbcie co chcecie, wszystko w opisie. Tłuczku, ziemniaczku. To pozdrawiam. Pa.